w tym roku pojechałem z plecakiem tak backpackersko do Portugalii. Właściwie zjeździłem ją całą, głównie autobusami, bo tam jest najlepsza komunikacja. I chyba takie najbardziej urokliwe miejsce to było same południe Portugalii. Różne miejscowości, ale to wybrzeże skaliste, takie urwiska portugalskie, gdzie na dole jest kawałek plaży, piękna woda i skały, pionowe skały. To chyba to jest takim zdjęciem, które mówi, że fajnie być w takim miejscu, mieć czas. I chyba to zdjęcie świadczy o takim odpoczywaniu bez planu, bez jakiegoś specjalnej spinki. To gdzieś tam Gazeta Wyborcza w jakimś artykule uknęła takie powiedzenie osiłkowanie. Osiłkowanie w podróży to jest przeciwieństwo japońskich turystów, czyli nie robimy zdjęć, nie nagrywamy, nie biegniemy, nie musimy zwiedzać dużo, tylko pozwalamy, żeby czas przez nas płynął. Żeby poczuć ten czas, poczuć takie bycie tu i teraz. I to jest dla mnie najcenniejsze. Inspiracją moją do ostatniej podróży była książka pod tytułem Jadę sobie. Dziennikarki, która pracowała w korporacji, rzuciła pracę po to, żeby po prostu przez pół roku samemu jeździć po Azji. I tak właśnie poczuć czas. I taką tą książkę właśnie wkopałem w piasek i wysłałem moim znajomym na Facebooku, żeby ich zachęcić do takiego po prostu wolnego podróżowania i życia w taki sposób, jaki chcą żyć, żeby trochę z tej gonitwy codziennej zejść, przynajmniej w wakacje, przynajmniej nawet chociażby przez te dwa tygodnie. Właśnie bez planu, jesteśmy w jakimś miejscu, jest nam fajnie, chcemy gdzieś indziej, to wtedy ruszamy gdzie indziej, ale bez żadnej spinki, rezerwacji, nie, po prostu być i poczuć to miejsce. Jeżeli chodzi o Portugalię, to radziłbym oczywiście zobaczyć Lizbonę, bo to jest przepiękne miejsce i ja w Lizbonie byłem 20 lat temu, pracowałem przez pół roku, grałem tam w teatrze i teraz jak wróciłem, już troszkę nie pamiętałem, ale wrócił do mnie klimat tamtego miasta, starych dzielnic, niezwykłych, krętych, stromych uliczek i tego życia, które tam się toczy właściwie na ulicach, tak jak za dawnych czasów, to Lizbona jest urzekająca, po prostu urzekająca. Samo południe, właśnie to zdjęcie mówiliśmy, też niezwykłe urwiska, skały, wiatry i takie przeżycie przyrody, ale pojechałem też na północ do Porto, akurat 3 dni lało i to Porto, jakie takie miasto, które myślę, że wielu może się nie podobać, bo nie jest takie typowo turystyczne, no nie jest pełne blichtru świateł, tylko trochę zapomniane, zagubione, wtedy deszczowe, bardzo nastrojowe, klimatyczne, to Porto jest taką inną stroną Portugalii, którą trzeba zobaczyć. Gruzja mnie fascynuje od kilku lat. Na razie moja przygoda z Gruzją to są książki, czy Marcina Mellera, czy Kaśka Pakosińska napisała książkę o Gruzji. No mam kilka książek o Gruzji, kupiłem już przewodniki, Gruzja, Abchazja. No i zamierzam kolejną podróż wybrać się właśnie do Gruzji, bo fascynuje mnie kultura, kolebka naszej kultury, światowej nawet można powiedzieć, i przemiany, które tam są, i to, co oni przeszli, też ich charakter, i podobieństwo do nas, i to, że tak lubią Polaków, i tam jesteśmy dla nich takim cennym narodem, któremu dużo zawdzięczają. No myślę, że to może być ciekawa podróż. Oczywiście Gruzja ma swoje pułapki, no ale przecież nie jadę imprezować, tylko jadę zwiedzać. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają Pix From Trips. Cieszę się, że też mogłem z Wami być. Życzę miłych, fascynujących, inspirujących podróży. Tak właśnie trochę bez czasu, bez celu i bez planu.